Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. No, któż z nas nie zna filozofii Kalego? Wszyscy pamiętają, jak to było u Sienkiewicza. Jak Kali komuś wziąć, ukraść wręcz, to było dobrze, jak Kalemu, to źle. Ale ta filozofia właśnie dopada nas dzisiaj zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, czyli w sieci. No, w realu to my sobie poradzimy. My jesteśmy już okrzepli w radzeniu sobie z różnymi ekstremalnymi sytuacjami. Natomiast w sieci, no nie bardzo, bo my na sieć to w ogóle żadnego wpływu nie mamy. Poza tym ona nas dopada i w dzień, i w nocy, no bo przecież wszyscy tam grasują, wszyscy chcą się popisać. Ba, jeszcze pod własnym imieniem i nazwiskiem. Nie ma żadnego problemu, ale jest zgraja anonimowców, którzy, no powiedzmy sobie szczerze, psują krew normalnym ludziom. No taki Facebook. Facebook miał służyć do tego, by w gronie znajomym porozmawiać sobie spokojnie, rzeczowo. A dzisiaj, no ci, którzy są na Facebooku, doskonale wiedzą, że nie tylko tym sprawom służy, a właściwie wielu innym ohydnym, wręcz oszczerczym manipulacjom. Witam Państwa bardzo serdecznie w 10 już tygodniu 2019 roku, w tygodniu, który, tak jak zapowiadałem wcześniej, już przyszedł, proszę Państwa, post, 40-dniowy okres umartwienia, co wcale nie przeszkadza Brazylijczykom, by karnawał przedłużyli do niedzieli. No ale to jest Brazylia. U nas już czas się umartwiać. Właśnie przyjeżdżałem obok najstarszej w Mińsku parafii i otworzyłem okno. No i ksiądz, proboszcz oczywiście, nawołuje do pokuty, do skruchy, no i oczywiście spowiedzi, bo przecież okres postu to jest ta spowiedź właśnie najważniejsza w całym roku, by uzyskać przebaczenie i właśnie pokutę i się, krótko mówiąc, poprawić. A proszę Państwa, czy przez 50 lat małżeństwa na przykład, to wszyscy byliśmy tacy fantastyczni? No nie. Byliśmy ostatnio w dwóch miejscach, w Kałuszynie i w Dębem. Tam właśnie mieliśmy jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. To długoletnie pożycie małżeńskie to oczywiście 50 lat, pół wieku, czyli wiek na dwie osoby. No i właśnie nasza okładka, ponieważ po paru latach pierwszy raz nas zaproszono do Kałuszyna w taką nagrodę, rekompensatę. Kałuszyn otrzymuje od nas okładkę i właśnie tej parze burmistrz zawiesza medale prezydenckie, która dostała i od nas, proszę Państwa, nagrodę, bo akurat wychowali czworo dzieci. Ale najważniejsze, ci, którzy byli właśnie w Kałuszynie, obchodzili Złote Gody, nadają się i do tańca, i do grzańca. Do grzańca rozumianego różnorako, jak Państwo chcą, nawet do takiego grzańca, żeby się jeszcze grzać na starość razem w łóżku, a nie oddzielnie. Oto Kałuszyn, Złote Gody, numer 10, 2019 roku. Tygodnik, co słychać? W ostatnim tygodniu, proszę Państwa, Państwo nie zauważyli właśnie na tym Facebooku, na którym dajemy, na stronie swojej też, ale przy okazji jeszcze na Facebooku. Ja mam tam prawie 2000 znajomych, więc wszyscy sobie obejrzą, poczytają. Jest przepływ informacji. Nie mogliśmy wstawić, a to z takiego prostego powodu, że po ostatnim naszym, proszę Państwa, numerze, co słychać, jakiś zaradny, przedsiębiorczy, nasz przyjaciel wskazał mój tekst do ośrodka monitorowania zachowań, proszę Państwa, rasistowskich.
Wyobrażają sobie Państwo. No i przez to my zostaliśmy zablokowani, nie mogliśmy na Facebooka na 48 godzin. Czyli do paki zostaliśmy wsadzeni za ten tekst. No i oczywiście posypały się zarówno gromy, jak i obrończe wręcz wpisy na Facebooku właśnie pod tym, nie mówiąc o tym, z czym mnie, już brakuje mi słów, porównano. A najlepszy był, jak to zwykle, proszę Państwa, bo w Mińsku nie może być inaczej, burmistrz Jakubowski. Jakubowski ośmielił się napisać, że ten pan, ja znaczy, pisze oszczercze artykuły już od wielu lat. Powinna się tym zająć, proszę Państwa, prokuratura, no ale się nie zajmie. I jemu to wstyd przynosi miastu, że taki Piątkowski pisze o Żydach, że oni tutaj, proszę Państwa, byli, są i będą. Wstydem to jest, panie Jakubowski, że pan w ogóle jest burmistrzem, to po pierwsze. Po drugie, burmistrzem czy człowiekiem gorszego sortu. Jak człowiek gorszego sortu może rządzić miastem? Pan jest również tym, który zmarnotrawił mnóstwo milionów złotych właśnie rządząc Mińskiem Mazowieckim. Pan boi się niezależnych mediów. Mówiąc językiem waszego guru Wałęsy, proszę Państwa, pan żeś się nie wysilił w żadnej działalności i śmiesz pan krytykować kogokolwiek, mieć zdanie? No wstyd. Ale jestem osobą publiczną, więc możecie, ci, którzy uważają, że czynię dobrze, że walczę o polskość, że trzeba piętnować antypolonizm, który szerzy się na okrągło, bądźcie ze mną. Ci, którzy uważają, że Polskę możemy bezkarnie sprzedawać, bezkarnie szkalować, bądźcie tam, gdzie wasze miejsce. Jak to kiedyś powiedział Kaczyński, prezes Kaczyński. Bądźcie tam, gdzie kiedyś było ZOMO. Tyle i aż tyle. Bo przecież tygodnik Co Słychać to nie tylko Facebook, to nie tylko żydomasonizm, to nie tylko antypolonizm. Dzieje się w Mińsku tyle, że warto o tym pisać. Dzieje się w powiecie też jeszcze więcej i warto o tym pisać, bo mińska kultura mimo zmiany dyrektora jakoś rewelacją nie jest tutaj, przynajmniej w naszych kręgach. Będą pitowe spotkania, proszę Państwa, trzeba w każdy poniedziałek pójść, dowiedzieć się, co zrobi Urząd Skarbowy, co my musimy zrobić. Najważniejsza z tych informacji, że jeśli chodzi o to, co była piątka Kaczyńskiego, to tam nie ma do 26-letnich i młodszych przedsiębiorców. Oni nie będą zwolnieni z podatku. A szkoda, proszę Państwa, tak samo i tutaj przedsiębiorcy jeszcze w tym roku, nikt im tych PIT-ów nie wypełni, muszą sami zatrudniać, mieć swoje komórki księgowe, bądź zatrudniać biura rachunkowe. Duet Budowlanki, bardzo ważna rzecz, oddano dwie pracownie. Byłem tam, widziałem, fantastyczna sprawa, drukarka 3D. Już wydrukowali sobie herb szkoły. Pytałem się o formy jakieś przestrzenne, też mogą drukować. Trwa to bardzo długo. Jeszcze ta technologia, jak widać, nie jest taka kompletna. W ogóle technologia drukowania 3D. Nie mówię o to, że ta drukarka nie jest kompletna, bo jest nowoczesna w Budowlance. Są dwie pracownie informatyczne, nowe. Warto przeczytać, a przede wszystkim warto obejrzeć. Parkomaty na straty przed Dniem Kobiet, przed Świętem Kobiet. Otrzymaliśmy taki liścik od jednego ojca wielodzietnej rodziny i męża kobiety, która czasami tu przyjeżdża pod ośrodek zdrowia i musi z dwojgiem, trojgiem nawet dzieci kasować ten bilet. Abstrahując od tego, że mieszkańcy gminy i okolicznych płacą dużo więcej za te parkomaty, niż jeśli by chcieli stały abonament oczywiście wykupić, niż mieszkańcy miasta, którzy praktycznie prawie nic nie płacą. Spady medialne, jak zwykle ciekawe, polecam
to trudno omawiać, bo tego jest bardzo, bardzo dużo i pamiętnym wyklętym, czyli imprezy, wydarzenia, które były w Mińsku właśnie związane z dniem pamięci żołnierzy niezłomnych, tych, których państwo tylko najstarsi pamiętają, a trwała w Polsce wojna domowa, o czym mało kto pamięta, chce pamiętać wręcz, że w latach 44-47, a nawet dłużej, bo i potem jeszcze byli, to resztówka już była, ścigani nawet do 63 roku, o czym był z kolei film Niezłomny, fantastyczny, mnie się bardzo podobał, bo nie jest prostą sprawą opowiadać filmowo o rzeczach, które no, niekoniecznie o patriotyzmie w ogóle nie jest tak klawo opowiadać. O tym takich normalnych zachowaniach ludzi. O wyborze, o czym mówił spektakl Cena według powieści Łysiaka. Tak samo nie jest łatwo odebrać śmierci czterech i czterech nowych śmierci oddać. Zawsze pola wyboru są różne, a mniejsze zło, a no wtedy rzeczywiście my musimy sobie zdawać sprawę, że mniejsze zło dla nas nie musi być wcale mniejszym złem dla kogoś innego. Mamy w tym tygodniu również troszkę spóźnioną relację, bo nie otrzymaliśmy materiałów z przysięgi u żandarmów, z nazwiskami wreszcie, bo tam RODO, nie RODO, ale wreszcie nam podano te nazwiska. Mamy 27 osób, które odeszły z pamięcią w ubiegłym tygodniu. Co do przysięgi, było bardzo zimno i dlatego też to nagranie było wiecznie zimno. Nie może być najlepszej jakości, ale co mogłem, to zrobiłem. I koniec agrotechników. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku zmienia nazwę, a przy okazji wybiera patrona. Radzę też przeczytać. I ludowcy na wybory. Było spotkanie ludowców, na które nas ludowcy nie zaprosili. Nie wiem, był pan Kalinowski, miałbym do niego parę pytań, no ale widocznie było to spotkanie wewnętrzne. Piszemy o tym, bo warto, bo przecież ludowcy weszli do koalicji europejskiej. Nie wiem, czy wszyscy. A to czekam na jakieś listy i ewentualnie uzupełnienia czy refleksje na ten temat. Powroty niemoty, taki tytuł bardzo radykalny, ale to wtedy, kiedy ktoś pije, ktoś nie dba o rodzinę, ma dzieci, potem na odwykówce wychodzi z tego, no i chce wrócić, no ale nie ma bardzo do kogo. Albo w ogóle jego nie bardzo chcą. Do tańca i grzańca to też tytuł ten przewodni. No i oczywiście gry na sny to z Dębego. Z razem tam było więcej par, bo tutaj w Kałuszynie niewiele. Pamiętają państwo, no różnie to w różnych latach jest z parami złotymi. Nie wszędzie i nie w każdym roku jest ich tak dużo, żeby ruszyli do tańca, a w Kałuszynie ruszyli. W Dębem nie było w ogóle muzyki, był za to obiad. Nowości starości w Sienicy. Proszę państwa, powstał dom dla seniorów. I co ciekawe, mamy z tego reportaż. A co jeszcze ciekawsze, tam mogą się gromadzić seniorzy nie tylko po to, żeby przebyć jakiś dzień, ale również i bawić się. To jest bardzo, bardzo ważne. Powstańcy na szlaku, to w Porębach. No i gesty testu. Test wiedzy ekonomicznej w ekonomię w zespole szkół ekonomicznych wygrywają. A no właśnie, wygrywają uczniowie z pięknej, czy przypięknej, czy macierzanki, Gilo, albo gimnazjum, liceum i tak dalej. To, proszę państwa, nie wiem, może i śmieszne jest dla niektórych, że ekonomicy nie wygrywają u siebie, ale może dlatego nie wygrywają, bo ekonomicy chcą zrobić przyjemność innym właśnie. I to jest właśnie pytanie. Oni są do obsługi tego testu. A szkoda, bo gdyby była niezależna komisja, to wtedy taki test ekonomiczny wszystkich szkół w Mińsku, nie tylko, dorosłych również, byłby bardzo przydatny. Myślę, że warto by było, pani dyrektor, zmienić troszeczkę reguły, żeby i wasi ekonomicy
też stanęli w szranki z nieekonomicznymi kierunkami kształcenia. Kto wie, może być różnie. No i proszę Państwa, piszemy w tym tygodniu o zapędach urzędu, czyli ile zarabiają, ile przeznaczają na zarobki wszystkie samorządy mińskie i powiat i inne. I proszę Państwa, naprawdę rewelacje tutaj są. Zobaczą Państwo, ile kosztuje administracja. Jeśli per capita mamy na myśli, to Jakubów, Sulejówek, Dobre, Stanisławów, Siennica, a na końcu oczywiście powiat miński, bo to się przelicza na mieszkańców, przy czym Mińsk, miasto, jeśli chodzi o per capita, ma równie mało, jak i gmina Mińsk Mazowiecki. Więc niuanse są i warto je pamiętać, że są takie niuanse. Niekoniecznie to per capita przekłada się na wydatki, a tu jeśli chodzi o wydatki, to powiat Dobre, Jakubów, Dębę, Siennica w procentach oczywiście budżetu. Aż 10% w niektórych gminach i 5% jeśli chodzi o miasto. Zawsze tak jest, że kiedy jest stołówka na 50 osób, a stołówka na 100 albo na 500, to ten obiad jest tańszy, jeśli się więcej gotuje. Wiem, bo sam to sprawdzałem swego czasu. Sport, medalowa 18, otwarci na gości. No i 21 było zmarłych, a mamy tutaj 16 noworodków, więc mało. No i proszę Państwa, 2, 4, 6, 8, 9 pozycji filmowych, a może jeszcze po drodze będzie 10. Kto wie, co się zdarzy. Tyle na pierwszy tydzień postu. Pierwsze dni postu, proszę się umartwiać, nie za bardzo, bo jeszcze przyjdzie wielki tydzień, kiedy będziemy musieli być jeszcze bardziej umartwieni, kiedy będziemy już radośni, właściwie radośnie przygotowywać się do Wielkiej Nocy. Ale skoro wierzymy, to przestrzegajmy, bo można się wypisać z wiary w Boga, można się wypisać z Kościoła i robić, co się chce. Ale pewne reguły, jeśli są, to niech nas też dotyczą, o czym my musimy pamiętać. Życzę zdrowia przede wszystkim, bo jeszcze do wiosny troszeczkę już pokazywała się w internecie cała naga, że już idzie, pełno kwiatów, a tu okazuje się, że tylko bociany przyleciały. Nie wiem, czy na swoje nieszczęście, bo to może być jeszcze różnie w marcu, jak w garcu. A kwiecień, plecień też przeplata, trochę zimy, trochę lata. No i na koniec bardzo ważna informacja dla tych, którzy czekają na Miwena Etno Kabary, czyli nasz festiwal. Będzie 18 maja dopiero, ponieważ 27 kwietnia, to co zapowiadałem, już szkoła, aula musi być przygotowana na egzaminy maturalne, a więc my nie możemy zrobić w tym terminie. Tak to jest, kiedy Wielkanoc jest późno, tuż przed majem, i trzeba to odłożyć. A więc 18 maja w sobotę Miwena Etno Kabaret. Można programy przygotowywać dotyczące właśnie sfery przyśpiewkowej. A przyśpiewano wszędzie, przyśpiewano na weselach, przyśpiewano na polu, podczas randek, zabaw wiejskich i tak dalej. Przyśpiewek jest bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o polską wieś. Wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności i umartwień. Nie za dużo, w sam raz. Kłaniam się Państwu. Do widzenia. Co słychać? TV.